Świat umysłu Epistemologiczny Idealizm George'a Berkeleya. Wprowadzenie. George Berkeley był jedną z najwybitniejszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci filozofii europejskiej. Kierunek, jaki reprezentował, określa się mianem immanentnego idealizmu oraz idealizmu subiektywnego choć nazwy te nie są zbyt trafne, o czym przekonać możemy się wnikliwie analizując treści zawarte w pracach filozofa. Sam swoją doktrynę określał jako imaterializm, i nazwa ta wydaje się być najodpowiedniejsza dla rozważań tego wielkiego myśliciela. Berkeley zajmował się przede wszystkim zagadnieniami dotyczącymi języka oraz problemów, które z jego niewłaściwego użycia wynikają. W tekście tym, opierając się głównie na traktacie o zasadach ludzkiego poznania oraz dziennikach filozoficznych, Pragnę przedstawić fundamentalne założenia często zniekształcanej i niewłaściwie rozumianej doktryny filozoficznej biskupa Sklion oraz nakreślić implikacje z niej płynące. Z uwagi na ściśle określony charakter pracy, koncentrujący się na kwestiach epistemologicznych, pozwoliłem sobie pominąć informacje biograficzne dotyczące życia i działalności filozofa, z którymi jednak polecam się czytelnikowi zapoznać przed przystąpieniem do lektury. Metoda badań i założenia doktryny. Ponawiam pragnienie, by mój czytelnik miał baczenie na fałsz słów. Niechaj zważy iż nie tumanią go przekonującą, acz pustą mową, ową powszechną, niebezpieczną metodą wciskania ludziom niedorzeczności. Niechaj me słowa poczytuję jeno za okazję do dostarczenia umysłowi określonych znaczeń. Dopóki nie sprostają one temu zadaniu, dopóty stanowią jedynie bełkot i paplaninę i nie zasługują na miano języka pragnę i zaiste przestrzegam go przed tym, by nie spodziewał się znaleźć prawdy ani w mej książce, ani nigdzie indziej poza własnym umysłem. Nie jest bowiem możliwe, abym zdołał odmalować w słowach cokolwiek z tego, co sam widzę. George Berkeley Traktat o zasadach ludzkiego poznania Empiryzm i filozofia eksperymentalna Berkeley był empirystą, a co za tym idzie, każde twierdzenie opierał na własnym doświadczeniu wnikliwie starał się dociekać znaczenia słów, aby nie popaść w trudności i sprzeczności, które od zawsze towarzyszyły rozważaniom filozoficznym i metafizycznym. Nie stara się on jednak przedstawiać czytelnikowi wyników swoich rozważań i obserwacji w postaci obiektywnych prawd, I jak słusznie zauważa Berman, empiryczne dane, którymi głównie posługuje się Berkeley, są jego subiektywnymi, introspekcyjnymi obserwacjami, wyrażonymi w pierwszej osobie. Tego typu metodę badań określa się mianem filozofii eksperymentalnej, a eksperymenty, o których tutaj mowa, są możliwe do przeprowadzenia w umyśle każdego, kto pragnie zweryfikować twierdzenia wysuwane przez myśliciela. Berkeley buduje swoją doktrynę za pomocą jasnych sformułowań, tak aby nikt, kto uważnie ją zgłębi, nie miał problemu z jej zrozumieniem, co uzasadnia własnymi problemami związanymi z lekturą pism filozoficznych. Mając często trudności ze zrozumieniem tych, którzy wypowiadają się w podniosłym i platońskim bądź subtelnym scholastycznym tonie, powstrzymują się od wszelkiej ornamentacji i przepychu słów oraz figur, hołdując wielkiej jasności i prostocie stylu. Niestety nawet prośby o zachowanie ostrożności podczas przyswajania sobie treści jego rozpraw, nie wincie mnie, jeśli niekiedy posługuję się słowami z pewną dowolnością, na to nie ma rady. To język winny jest temu, że nie zawsze możecie uchwycić jasne i określone znaczenie moich słów. Nie uchroniły doktryny filozoficznej Berkeleya przed zniekształceniami i atakami wynikającymi z niedostatecznego zrozumienia znaczenia używanych przez niego słów. Był on jednak świadom tego, iż takie sytuacje są nieuniknione z uwagi na ograniczenia języka i problem niewyrażalności. Podchodził więc do sprawy z wielką wyrozumiałością, wybaczając krytykom nawet najbardziej zacięte komentarze, kierowane pod jego adresem. Jestem młody, jestem paraveniuszem, jestem cały w pretensjach, jestem próżny, w porządku. Postaram się cierpliwie znosić najbardziej nawet poniżające i obraźliwe epitety, do których zdolna jest ludzka pycha i złość. Wiem wszelako, iż jednego winien nie jestem. Nie trzymam się poły żadnego wielkiego męża. Moje postępowanie nie jest podyktowane przesądem i uprzedzeniem. Nie obstaję przy żadnym poglądzie tylko dlatego, że jest stary, ogólnie przyjęty, modny, albo poświęciłem mnóstwo czasu studiom nad nim i kultywowaniu go. Idealizm epistemologiczny. Berkeleyowi poza empiryzmem i stosowaniem filozofii eksperymentalnej jest przypisywany także idealizm. Często jednak pojęcie to jest w odniesieniu do niego błędnie interpretowane, zwłaszcza jeśli rozpatrywać je zupełnie poza kontekstem historycznym. Kwestię terminologii szczegółowo analizuje Sarnowski w swojej monografii poświęconej filozofowi. Pozwolę sobie tutaj przywołać zaproponowaną przez niego definicję idealizmu którą wpisać można doktrynę Berkeleya i która, jak mi się wydaje, nie prowadzi do zbyt wielu trudności podczas szczegółowej analizy poglądów myśliciela. Idealizm ten Berkeleya można by więc ogólnie określić następująco: sprowadza się do twierdzeń dotyczących bytu, ale formułowanych przez pryzmat płaszczyzny poznawczej. Przedmiot poznawany przez podmiot nie posiada samoistnego bytu, lecz jest tylko korelatem podmiotu. Inaczej mówiąc, przedmiot istnieje w całkowitej zależności od podmiotu. Dla podkreślenia faktu, że idealizm ten jest uwikłany w problematykę teorii poznawczą, nazywa się go epistemologicznym. Berkeley nie usuwa zatem pojęć podmiotu i przedmiotu, świata ani rzeczy, co często mu się przypisuje, ale stara się raczej ustalić znaczenie tych słów. Nie wolno mi mówić, że słowa rzecz, substancja i tym podobne były przyczyną błędów. Muszę mówić, iż był nią brak namysłu nad ich znaczeniem. Będę się opowiadał za tym, by w dalszym ciągu słowa te zachować. Pragnę jedynie, aby ludzie zastanowili się, zanim coś powiedzą, i ustalili znaczenie swoich słów. Na ustalaniu znaczeń słów opiera się praktycznie całość jego rozważań, jak i konsekwencje z nich wynikające. Zdaniem Sarnowskiego, większość problemów z interpretacją poglądów filozofa wynika z traktowania jego twierdzeń jako sądów o rzeczywistości, świecie rzeczy, zamiast jako wypowiedzi na temat słów i samych wypowiedzi odnoszących się do rzeczywistości. Można powiedzieć, posługując się terminami wprowadzonymi przez Carnapa, że zarówno pogląd eleatów na temat ruchu, jak i immaterializm Berkeleya są sformułowane nie w trybie materialnym, ale w trybie formalnym. Przy czym wypowiedź w trybie materialnym to wypowiedź na temat rzeczywistości. Natomiast wypowiedź w trybie formalnym jest wypowiedzią o innej wypowiedzi. Jasno z powyższych analiz wynika, że Berkeley jest realistą i nie wątpi w istnienie świata ani rzeczy. Stara się jedynie dociec, co rozumiemy przez słowo istnieć, co szczegółowo zostanie wyjaśnione w rozdziale temu pojęciu poświęconym. Należy jednak zauważyć, że zamiast pojęcia rzeczy, używa on w swoich rozważaniach pojęcia idei, które rozumie jako konceptualne przedstawienie kombinacji jakości zmysłowych. Dla Berkeleya wszystko to, co postrzegamy za pośrednictwem naszych zmysłów, jak i to, co ujmujemy przez wejrzenie w naszą wyobraźnię i pamięć, to idee. Pierwsze z nich są jedynie bardziej dynamiczne, żywe, uporządkowane i mniej podległe naszej woli niż drugie. Stąd wszystkie doświadczenia mają charakter psychologiczny. Pierwsze konstytuują sferę empiryzmu obiektywnego, drugie subiektywnego. Sam myśliciel definiuje ideę w taki oto sposób. Idea jest przedmiotem, czy też podmiotem myśli. Mianem idei określam to, o czym myślę, cokolwiek by to było. Sama zaś myśl, czy też myślenie, nie jest żadną ideą, jest aktem, to jest chceniem, czyli w przeciwieństwie do swych skutków, wolą. Widać tutaj także wyraźnie, iż w doktrynie Berkeleya nie można sprowadzić wszystkiego do samych tylko idei, bowiem są one jedynie biernym skutkiem aktywnego umysłu, czyli woli. Dokładniejsze znaczenie tych pojęć zostanie wyjaśnione w dalszej części pracy. To, czego bezpośrednio doświadczamy, to jednak tylko następujące po sobie idee i nic więcej. Wielce błądzimy, sądząc, że posiadamy ideę operacji umysłu owa metaforyczna szata stanowi z całą pewnością argument na rzecz tego, że ich nie mamy. Co ciekawe, w przeciwieństwie do Loka, Berkeley nie jest zwolnikiem poglądu głoszącego jakoby nasz umysł był niezapisaną tablicą tabula rasa i skłania się raczej ku stanowisku, iż posiadamy także pewien rodzaj wiedzy wrodzonej. Istnieją idee wrodzone, to jest idee stworzone wraz z nami. Wszystkie powyższe twierdzenia zostaną rozwinięte w następnych rozdziałach celem usystematyzowania i rozjaśnienia znaczeń, gdyż niepoprawna ich interpretacja może bardzo łatwo prowadzić do trudności i licznych sprzeczności. Język zmysłów aby zrozumieć spojrzenie Berkeleya na sposób, w jaki gromadzimy informacje o świecie, należy na wstępie wspomnieć o tym, że zdaniem tego myśliciela wszystkie informacje pochodzące z naszych zmysłów, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki i odczucia fizyczne, pełnią analogiczną funkcję jak język naturalny. Dla przykładu, dostrzega on w kolorach i kształtach znaki, symbole, które w różnych kombinacjach stanowią odrębne słowa czy zdania. Powód, dla którego idee zostały połączone w układy, to znaczy kunsztowne i uporządkowane kombinacje, jest taki sam jak ten, dla którego litery łączy się w słowa. Znakiem w takim języku może być na przykład kolor czerwony, słowem okrągłe czerwone koło, a zdaniem okrągłe czerwone koło o słodkim smaku. Ma to charakter czysto praktyczny, gdyż aby nieliczne idee pierwotne mogły służyć do oznaczania wielkiej liczby skutków i działań, konieczne jest zestawienie ich ze sobą na różne sposoby. A więc język ten definiuje zakres podejmowanych przez nas działań. Cały widzialny świat to język, w jakim Bóg przemawia do człowieka. Postrzegalne zmysłowo przedmioty to słownik tego języka, a stałe powiązania między nimi to gramatyka. Związek przyczynowo-skutkowy. Biorąc pod uwagę tak zdefiniowany język zmysłów, myśliciel przekonstruowuje definicję związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniami, gdyż są one jego zdaniem jedynie formami językowymi. Rzeczy, jakich w ogóle nie można wyjaśnić odwołując się do pojęcia przyczyny, jako dodającej coś czy współodpowiedzialnej za spowodowanie skutku, nie popadając przy tym w niedożyczności, można bardzo naturalnie wytłumaczyć i wskazać ich właściwe i oczywiste zastosowanie, kiedy się je potraktuje wyłącznie jako symbole czy znaki, które mają nas informować. Swój pogląd opiera na twierdzeniu, iż w zwyczajnym biegu rzeczy takim to, a takim ideom towarzyszą takie, a nie inne idee, i nie jesteśmy w stanie doszukać się w doświadczeniu bezpośrednim żadnego koniecznego powiązania między nimi, a jedynie poznać kolejność ich występowania i utrwalić sobie ją w postaci prawa. Związek przyczynowo-skutkowy sprowadzić więc można, zdaniem Berkeleja, do utrwalenia na drodze regularnych powtórzeń kombinacji współwystępujących idei. Innymi słowy, nasz umysł utrwala sobie współwystępujące znaki, budując z nich słowa i zdania, co umożliwia odczytywanie świata i aktywne funkcjonowanie w nim. Berkeley nakreśla problem przyczynowości w sposób następujący. Przypisujemy samym ideom moc sprawczą i czynimy jedną z nich przyczyną drugiej, choć nic nie może być od tego bardziej absurdalne i niezrozumiałe. W ten sposób, na przykład, zauważywszy, że gdy postrzegamy wzrokiem pewien okrągły, świetlisty kształt, jednocześnie postrzegamy dotykiem ideę czy wrażenie zwane ciepłem. Dochodzimy do wniosku, że słońce jest przyczyną ciepła. Na tej samej zasadzie, postrzegając, że ruchowi i zdarzeniu dwóch ciał towarzyszy dźwięk, jesteśmy skłonni mniemać, że ten dźwięk jest skutkiem owego zdarzenia. Biorąc pod uwagę powyższy przykład, wydaje się dosyć jasne, że nie potrafimy odnaleźć żadnego racjonalnego uzasadnienia, dla którego w świetlistym okręgu, który widzimy na niebie, powinniśmy doszukiwać się przyczyn odczuwalnego przez nas ciepła, a nie w odczuwalnym przez nas cieple przyczyn tego świetlistego okręgu. Można by tutaj podeprzeć się jedynie argumentem odwołującym się do postrzegalnej przez nas odległości słońca i bliskości odczuwalnego ciepła. Twierdząc, że ciepło pokonuje pewną odległość od swojego źródła, jednak czyż to samo nie dzieje się ze światłem, i czy słońce jest dla nas czymś różnym od kombinacji tych wrażeń? Światło i ciepło, zdanie myśliciela, są jedynie pewnymi znakami, które są postrzegane zupełnie niezależnie przez różne zmysły i łączone w całość jedynie za pomocą nazwy słońce. Zdaniem Berkeley'a związek między ideami nie implikuje relacji między przyczyną a skutkiem, ale jedynie relację między symbolem czy znakiem a rzeczą oznaczaną. Jak nie trudno się domyślić, zgodnie z powyższym stanowiskiem, niezmienne i nienaruszalne prawa rządzące światem tracą rację bytu. Berkeley przestrzega więc przed ekstrapolacją twierdzeń. Jak jest całkiem możliwe, że ktoś będzie pisał niepoprawnie wskutek nazbyt ścisłego przestrzegania ogólnych reguł gramatyki, tak też może się zdarzyć, że argumentując na podstawie ogólnych praw przyrody, posuniemy się w zastosowaniu analogii zbyt daleko i nie unikniemy błędów. Co to znaczy istnieć? W traktacie postawione zostaje ekspresji z verbis pytanie, co znaczy termin istnieć? Niewątpliwie to właśnie pytanie, a nie formułę esse jest percipi, należy potraktować jako klucz do zawartej tam filozofii. Zdaniem Berkeleya, rzeczy nie są różne od naszego ich postrzegania, a co za tym idzie, nie mogą istnieć poza umysłami czy myślącymi przedmiotami, które je postrzegają. Istnieje dla nas tylko to, co możemy nazwać za pomocą języka zmysłów i języka naturalnego. Wyrażenie nazwać rozumiem tutaj jako utworzenie koncepcji, wyodrębnienie danego przedmiotu, rzeczy, ze świata wrażeń zmysłowych, co jest niczym innym jak utworzeniem tej rzeczy przez umysł, poprzez połączenie pewnej ilości określonych danych pochodzących z różnych zmysłów, gdyż rzeczy nie są dla nas niczym innym jak jedynie kombinacją tychże zmysłowych jakości, co widać na poniższym przykładzie. Gdy chodzi o to, co filozofowie powiadają o substancji w przypadłościach, to wydaje mi się to całkiem bezpodstawne i niezrozumiałe. Na przykład w twierdzeniu, kostka jest twarda, rozciągła i sześcienna, termin kostka będzie dla nich oznaczał podmiot czy substancję różną od twardości, rozciągłości i kształtu, który się o niej orzeka i w której one istnieją. Tego właśnie nie potrafię pojąć, gdyż mnie kostka nie wydaje się być niczym odmiennym od tych rzeczy, które się określa mianem ich modi czy przypadłości. To też powiedzenie, że kostka jest twarda, rozciągła i sześcienna, nie równa się przypisaniu tych własności podmiotowi, który byłby od nich różny i stanowił ich podstawę, lecz jest jedynie wyjaśnieniem znaczenia terminu kostka. Przed wykonaniem operacji syntezy informacji zmysłowych w pojęcie i przedstawieniem ich sobie w postaci idei, dana rzecz dla umysłu po prostu nie istnieje. Uściślając, nie można nawet mówić o żadnej rzeczy i jej istnieniu bądź nieistnieniu, ponieważ nieistniejąca rzecz, o której tutaj mowa, nie jest rzeczą ani nawet tym oto czymś wyodrębnionym z wrażenia. Przed tego typu konceptualizacją możemy mówić jedynie o wrażeniu jako holistycznym ujęciu informacji płynących ze zmysłów. Pojęcie istnienia wiąże się więc ściśle z postrzeganiem tego co istniejące i taką oto definicję istnienia przyjmuje Berkeley jako najbliższą doświadczeniu. Wyobraźmy sobie dla przykładu ciemne pomieszczenie. Na pierwszy rzut oka widzimy po prostu pomieszczenie jako całość poprzez analizę tej niepodległej naszej woli idei pomieszczenia możemy dostrzec na przykład krzesło i nabyć zmysłową pewność, że ono istnieje. Gdy zamkniemy oczy, ta zmysłowa pewność znika i pozostaje jedynie pamięć o istnieniu krzesła, przejawiająca się w postaci idei podległej naszej woli. Krzesło w pomieszczeniu jest nadal postrzegane przez nasz umysł, ale tym razem w naszym wyobrażeniu. Otwierając oczy, możemy ujrzeć ponownie pomieszczenie z krzesłem, niepodległą naszej woli ideę i porównując ją do idei zapisanej w pamięci, nabrać złudnego przekonania, że istnieje ono poza naszym postrzeganiem i jako coś od postrzegania niezależnego, choć jak wcześniej wykazaliśmy, rzecz jest jedynie sumą jakości zmysłowych, a więc wytworem postrzegającego umysłu. Berkeley wyjaśnia skąd biorą się błędy i problemy w przyjęciu powyższego stanowiska. Gdy czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby pojąć istnienie ciał zewnętrznych, przez cały ten czas oddajemy się wyłącznie rozważaniu swych własnych idei. Ale umysł, nie zwracając uwagi na swą własną aktywność, wprowadza siebie w błąd i łudzi się, iż potrafi sobie wyobrazić i wyobraża sobie ciała, które istnieją niepomyślane, czyli istnieją poza nim samym, choć w tym samym czasie są one przedmiotem jego pojmowania i w nim się znajdują. Chwila uwagi pozwoli każdemu odkryć prawdziwość i oczywistość tego, co tu zostało powiedziane, i uczyni zbędnym przytaczanie dalszych dowodów przeciwko istnieniu substancji materialnej. Ludzie, uświadamiając sobie, iż postrzegają rozmaite idee, których nie są twórcami, gdyż nie zostały one wywołane wewnętrznym aktem, ani nie są zależne od działania ich woli, są skłonni utrzymywać, iż owe idee czy przedmioty postrzegania zmysłowego istnieją niezależnie od umysłu i poza nim, i nawet im się nie śniło, że te słowa zawierają sprzeczność. Zapytujecie mnie, czy księgi są w gabinecie teraz, gdy nie ma tam nikogo, kto by je oglądał. Odpowiadam, tak. Zapytujecie mnie, czyż nie jesteśmy w błędzie, wyobrażając sobie, iż rzeczy istnieją, gdy nie są aktualnie postrzegane zmysłami? Odpowiadam, nie. Istnienie naszych idei polega na byciu postrzeganymi, wyobrażanymi, myślanymi. Ilekroć wyobraża się je lub rozprawia, tylekroć wyobraża się je i o nich myśli. To też nie ma co pytać, czy istnieją one, czy też nie, bowiem z racji samego tego pytania muszą one istnieć z koniecznością. Przekonanie o obiektywnym. Poza naszym postrzeganiem i co za tym idzie poza umysłem, istnieniu świata i rzeczy, jest zatem przekonaniem instynktownym, nie mającym żadnego intelektualnego uzasadnienia. Posiadamy wiedzę intuicyjną o istnieniu rzeczy innych niż my sami, a nawet poprzedza ona wiedzę o naszym istnieniu, albowiem musimy posiadać ideę, w przeciwnym razie nie możemy myśleć. Za pomocą nawykowych asocjacji idei budujemy ogólne pojęcie świata obiektywnego, istniejącego poza naszym postrzeganiem, który jest wypadkową intersubiektywnych postrzeżeń. Nie jesteśmy jednak w stanie odnieść się do czegoś poza naszymi postrzeżeniami, gdy wypowiadamy sądy o rzeczach, a więc twierdzenie, jakoby coś istniało poza naszym postrzeganiem, jest nieuzasadnione. Co więcej, pojęcie świata obiektywnego jest pojęciem ogólnym, tak samo jak na przykład pojęcie rozmiaru czy pojęcie biegania to pojęcie abstrakcyjne, które, jak zauważa Berkeley, nie mają żadnego odzwierciedlenia w naszych ideach. O ile mogę sobie wyobrazić świat postrzegany z konkretnego punktu odniesienia, konkretny rozmiar czy biegnącego człowieka, tak nie jestem sobie w stanie wyobrazić rozmiaru biegania ani świata w ogóle, to znaczy w sensie absolutnym, bez żadnego konkretnego odniesienia przedmiotowego. Wniosek płynie z tego taki, że rozmiar, bieganie i świat obiektywny to tylko pewne formy językowe i nie można im przypisywać realnego istnienia. Berkeley daje jasny wyraz swojej pewności co do powyższych twierdzeń, mówiąc, Obawiam się, że dostarczyłem powodu, by mniemać, iż bez potrzeby traktuję ten temat rozwlekle. Po cóż bowiem rozwodzić się nad tym, co w jednym lub dwóch wierszach można udowodnić z najwyższą oczywistością każdemu, kto jest zdolny do chwili namysłu. Wystarczy, abyście dokonali wglądu we własne myśli i zbadali, czy zdołacie pojąć, aby dźwięk lub kształt, ruch czy kolor mogły istnieć poza umysłem, to znaczy nie będąc postrzegane. Ten prosty eksperyment zapewne utwierdzi was w mniemaniu, że to przy czym obstajecie jest jawną sprzecznością. Jestem o tym przekonany do tego stopnia, że godzę się, aby od wyniku tej próby uzależnić rozstrzygnięcie całej tej kwestii. Jeśli uznacie za możliwe, by jakaś rozciągła, ruchoma substancja, albo w ogóle jakakolwiek idea lub cokolwiek przypominającego ideę istniało w inny sposób niż w postrzegającym je umyśle, jestem gotów odstąpić od swojego zdania. Wbrew wielu opiniom Berkeley nie konstruuje jednak żadnej metafizyki i stanowiska takie zaciekle zwalcza. Pragnie jedynie doszukać się znaczeń słów, którymi się posługujemy. Jak zostało to już wcześniej zaznaczone, nie próbuje on usunąć pojęć takich jak podmiot, przedmiot czy istnienie, ale raczej odnaleźć ich funkcje i desygnaty. Metafizyczną interpretację berkeleizmu w znacznym stopniu podważa Elsenberg w studium zatytułowanym Domniemany immanentyzm Berkeleya w świetle analizy tekstów. Zawarte w traktacie twierdzenie, że istnieć znaczy być postrzeganym, nie dotyczy według Elzenberga jakiegoś stanu faktycznego, ale koniecznego związku między podmiotem i przedmiotem. Tego mianowicie, że nie może być przedmiotu bez uświadomienia go przez podmiot. Można powiedzieć, że w samym znaczeniu słowa przedmiot zawiera się taki związek. Dla Berkeley'a zarówno świat, jak i umysł bez myśli jest sprzecznością. Świat to aktywność umysłu. A aktywnością umysłu jest myślenie, wola, której skutkiem są idee, definiowane za pomocą nazw w szerokim tego słowa znaczeniu, a nie tylko w odniesieniu do języka naturalnego. Pogląd taki wyraża wielokrotnie na różne sposoby. Świat bez myśli jest nek kwit, nek kwantum, nek kwale. Ani nie jest czymś, ani nie jest ilością, ani nie jest jakiś. Czymś dziwacznym jest kontemplowanie świata opróżnionego z inteligencji. Choćby materia była nieokreślenie rozciągła, jednak to umysł tworzy rodzaje. Nie istniały one, gdy nie istniał jeszcze postrzegający je umysł. A nawet i teraz nie istnieją one poza umysłem. Choćby i nieokreślenie rozciągła materia istniała, domy, drzewa i tym podobne nie istnieją poza umysłem. Memento. Zauważyć, że oprócz tej, którą podaje Locke, istnieć może jeszcze i druga przyczyna niedefiniowalności pewnych idei, mianowicie brak nazw. Twierdzę, że nikt nie zdoła wyobrazić sobie lub pojąć postrzegania bez idei lub idei bez postrzegania. Istnienie jest nie do przyjęcia bez postrzegania i chcenia, nie jest od nich niczym różnym. Rozciągłość, czas, ruch i przestrzeń. Berkeley analizując to, co intuicyjnie bierzemy za świat zewnętrzny, stara się podjąć zagadnienia przestrzeni i rozciągłości które wydają się być nieodłączną częścią tego świata i rozważyć ich stosunek do wrażeń zmysłowych. Stawia więc pytania takie jak czy odległość jest przedmiotem widzenia i wedle jakich danych dokonuje się jej oceny? Czemu w doznawaniu zmysłowym odpowiadają określenia daleko i blisko, skoro linia światła biegnąca od przedmiotu postrzeganego ku oku pada na jeden tylko punkt siatkówki, bez względu na to, czy przedmiot zbliża się, czy oddala? Czy może być prawdziwy pogląd, że wraz ze zmianą odległości zmienia się kąt padania owej linii i że porównanie kątów stanowi o widzeniu odległości? Czy przeto istota widząca śledzi własną siatkówkę i uprawia nieustające operacje geometryczne na jakichś liniach i kątach, o których skądinąd wiadomo, że nie są żadnymi realnościami? Jak wytłumaczyć trafne rozpoznanie położenia przedmiotów, skoro z doświadczeń optycznych wypada, że obraz w soczewce jest zawsze odwrócony? Jak widziałby przedmioty człowiek ślepy od urodzenia, gdyby nagle przejrzał. Opowiada się za stanowiskiem, iż rozciągłość i odległość nie są pojmowane przez nas za pomocą zmysłu wzroku, a dzięki zmysłowi dotyku. Ustalonymi miarami, calami, stopami i tym podobne, są rozciągłości dostępne dotykiem, a nie wzrokiem. Uważa także, iż dowodem na nierealność rozciągłości są idee wyobrażeniowe gdy człowiek z zamkniętymi oczami wyobraża sobie Słońce i firmament, nie powiecie, że on lub jego umysł jest Słońcem albo że jest rozciągły, a przecież ani Słońce, ani firmament nie istnieje poza jego umysłem, a także z uwagi na zupełną niemożliwość pojęcia jej w zupełnym oderwaniu od wszelkich jakości zmysłowych. Wielki argument, pozwalający dowieść, iż rozciągłość nie może istnieć w substancji niemyślącej, brzmi: Rozciągłość jest nie do pojęcia bez jakichkolwiek dotykalnych bądź widzialnych jakości i w oderwaniu od nich. W próbie nowej teorii widzenia, z kolei, konstruuje eksperyment, który miałby dowieść jego przypuszczeń. Z tego, co przyjęliśmy w sposób oczywisty, wynika, że człowiek, który urodził się niewidomy, gdyby odzyskał wzrok, nie miałby początkowo żadnej idei odległości. Wydawałoby mu się, iż słońce i gwiazdy, najodleglejsze jak najbliższe przedmioty, znajdują się w jego oku, a raczej w jego umyśle. Przedmioty wprowadzone za pomocą wzroku wydawałyby się mu jak naprawdę są niczym innym jak jakimś nowym zespołem myśli lub wrażeń, z których każde jest tak blisko niego jak postrzeżenia bólu czy przyjemności, czy najgłębsze uczucia jego duszy. Nasz bowiem sąd o przedmiotach postrzegalnych wzrokiem, jako znajdujących się w jakiejś odległości czy poza umysłem, jest całkowicie rezultatem doświadczenia, którego w tych okolicznościach nie można było jeszcze osiągnąć. Kilka lat później, gdy pracuje nad odpowiedzią na krytykę skierowaną przeciwko jego teorii widzenia, dowiaduje się o tym, że jego hipoteza została pozytywnie zweryfikowana. Nim zakończę te rozważania, nie byłoby może niewłaściwym dodać następujący fragment z Philosophical Transactions, mówiący o osobie, która od dziecka była niewidoma, a po długim czasie sprawiono, iż przejrzała na oczy. Gdy po raz pierwszy przejrzał on na oczy. Gdy po raz pierwszy przejrzał na oczy, tak dalece nie był zdolny do wydawania sądów o odległościach, iż sądził, że wszelkie przedmioty dotykają jego oczu, jak to sam ujmował, tak jak odczuwał, iż dotykają jego skóry. Nie uważał także żadnych przedmiotów za miłe, jak tylko te, które były gładkie i regularne, mimo iż nie był w stanie sformułować żadnego sądu o ich kształcie, ani określić, co było takiego w przedmiocie, co mu się podobało. Nie rozpoznawał on kształtu żadnej rzeczy, ani nie odróżniał żadnej rzeczy od innej, bez względu na to, jak różne były, gdy idzie o kształt czy wielkość. Lecz gdy powiedziano mu, czym są rzeczy, których kształt znał przedtem jedynie dzięki dotykowi, oglądał je dokładnie, by móc je znów rozpoznać. Mając jednak zbyt wiele przedmiotów naraz do poznania, zapominał o wielu z nich. Z początku, jak powiedział, uczył się poznawać tysiąc rzeczy i znowu zapominał o nich w ciągu dnia. W kilka tygodni po operacji Oka, Zwiedziony obrazami, pytał, który ze zmysłów kłamie, dotyk czy wzrok. Nigdy nie był w stanie wyobrazić sobie linii poza granicami tego, co widział. Mówił, iż wie, że pokój, w którym się znajduje, jest tylko częścią domu, lecz nie mógł sobie wyobrazić, iż cały dom może wyglądać na większy. Stwierdzał, iż każdy nowy przedmiot jest dla niego źródłem nowego zachwytu, a przyjemność tak wielka, iż brakowało mu sposobów, by to wyrazić. Główną motywacją do rozstrzygnięcia kwestii przestrzeni i rozciągłości było to, że są to pojęcia abstrakcyjne, a pojęcia abstrakcyjne nie występują w postaci idei, nie mogą być więc rzeczywiste. Podobne argumenty Berkeley wysuwa przeciwko energii, sile, ruchowi, ciężarowi itd. w rozprawie o ruchu. Zdaniem filozofa są to domniemane jakości utajone, nie będące przedmiotem doświadczenia, a to zatem idzie, nie ma podstaw ku temu, aby przypisywać im realne istnienie. To, co widzialne, nie może być utworzone z rzeczy niewidzialnych. Jeśli chodzi o czas, sytuacja jest bardzo podobna, i Berkeley uważa, że pojęcie to wyłania się jedynie przez następstwo idei. Jeśli chodzi o mnie, to ilekroć próbuję utworzyć sobie prostą ideę czasu, abstrahując od następstwa idei w moim umyśle, Czasu upływającego jednostajnie, w którym partycypują wszystkie byty, tylekroć gubię się i wikłam w trudnościach nie do pokonania. Skoro więc czas, w oderwaniu od następstwa idei w naszych umysłach, jest pozbawiony znaczenia, wynika stąd, że trwanie jakiegokolwiek skończonego ducha musi być określane przez liczbę następujących po sobie idei lub zdarzeń w tym właśnie umyśle czy duchu. Z tego zaś płynie jasny wniosek, że dusza zawsze myśli i w rzeczy samej sądzę, że ktokolwiek będzie usiłował w swoich myślach wyabstrahować, czy odseparować istnienie ducha od jego myślenia, przekona się, że nie jest to zadanie łatwe. Co więcej, jeśli przyjmiemy principium Berkeley'a w postaci umysłu, w którym następują po sobie idee, okazuje się, że proces ten ma charakter ciągły umysł musi być niezniszczalny, a śmierć jest jedynie kolejnym abstrakcyjnym pojęciem. Żadnych interwałów, śmierci lub unicestwienia. Owe interwały są niczym, albowiem każdej osobie czas odmierzają jej własne idee. To, co Berkeley rozumie pod pojęciem umysłu i ducha, zostanie szerzej omówione w następnym rozdziale, gdyż jest to najważniejszy element jego filozofii, a zarazem sprawia najwięcej trudności w interpretacji. Wracając do pojęcia czasu, z uwagi na jego związek z ideami, jest on względny, podobnie jak i ruch. Nie wydaje mi się, aby jakikolwiek ruch mógł nie być ruchem względnym, jako że myśląc o ruchu, musimy sobie koniecznie przedstawić przynajmniej dwa ciała, których odległość, czyli położenie względem siebie, ulega zmianie. Zatem gdyby istniało tylko jedno ciało, nie mogłoby się poruszać, co wydaje się oczywiste, zważywszy, że idea ruchu zawiera w sobie koniecznie ideę relacji. Po tych przemyśleniach rozprawienie się z pojęciem przestrzeni pozostaje już tylko formalnością. Z tego, co zostało dotychczas powiedziane, wynika, że filozoficzna analiza tego, czym jest ruch, nie wskazuje na istnienie absolutnej przestrzeni, różnej od tej, która jest postrzegana za pomocą zmysłów i w powiązaniu z ciałami. To zaś, że nie może ona istnieć poza umysłem, można w jasny sposób stwierdzić na podstawie tych samych zasad, które dowodzą czegoś podobnego w odniesieniu do wszystkich innych przedmiotów poznania zmysłowego. A jeśli starannie to rozważymy, dojdziemy do wniosku, że nie potrafimy nawet wytworzyć idei czystej przestrzeni, wolnej od jakichkolwiek ciał. Wydaje mi się to, muszę wyznać, zgoła niemożliwe, tak bardzo abstrakcyjna jest to idea. Z powyższego wyraźnie wynika, że badanie świata określanego mianem zewnętrzny jest zadaniem karkołomnym i z góry skazanym na porażkę. Droga poznania, zdaniem Berkeleya, powinna być oparta o introspekcję i empiryczne badania umysłu, gdyż przyjmując za punkt wyjścia istnienie świata zewnętrznego, popadamy jedynie w pułapkę języka i plączemy się w słowach, dochodząc do licznych sprzeczności. Świat umysłu Motywy przyjęcia istnienia substancji materialnej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania, można zapytać o motywy, które skłoniły ludzi do przyjęcia istnienia substancji materialnej, skoro nie ma sposobu na to, aby dowieść jej istnienia. Berkeley doszukuje się przyczyn w historii, kiedy to jakości, tak jak kolor czy dźwięk, były jeszcze uważane za niezależne od naszego postrzegania. Warto zastanowić się nieco nad motywami, które skłoniły ludzi do przyjęcia istnienia substancji materialnej. W ten sposób, dostrzegając jak krok po kroku kolejne z tych motywów czy racji są wykluczane i tracą ważność, będziemy mogli stosownie do tego wycofać ten akt uznania, który się na nich opierał. Otóż po pierwsze, sądzono, że kolor, kształt, ruch i pozostałe z jakości zmysłowych czy przypadłości rzeczywiście istnieją poza umysłem. Z tej racji wydawało się koniecznym przyjęcie jakiejś niemyślącej podstawy czy substancji, w której by one istniały, skoro było nie do pojęcia, żeby mogły istnieć same w sobie. Z biegiem czasu przekonawszy się, że kolory, dźwięki i pozostałe wtórne jakości zmysłowe nie istnieją poza umysłem, ludzie pozbawili ową podstawę czy materialną substancję tamtych własności, pozostawiając jedynie jakości pierwotne, jak kształt, ruch i tym podobne, które nadal pojmowali jako istniejące poza umysłem, a zatem potrzebujące materialnej podstawy. Skoro jednak wykazano, że nawet żadna z tych jakości nie może istnieć inaczej, jak tylko w duchu czy umyśle, który je postrzega, wynika stąd, że nie mamy jakiejkolwiek racji, aby przyjąć istnienie materii. Co więcej, jest w zupełności niemożliwe, aby taka rzecz miała istnieć, jak długo tego słowa używa się na oznaczanie niemyślącej podstawy dla własności czy przypadłości, które w niej, czyli poza umysłem, istnieją. Realizm świata i rzeczy. Należy wyraźnie zaznaczyć, że odrzucając dawne rozumienie substancji materialnej, niezależnej od umysłu, Berkeley nie ma w zamiarze utwierdzania kogokolwiek w przekonaniu, że świat i rzeczy nie istnieją. Moje argumenty nie przeczą istnieniu jakiejkolwiek z rzeczy, które możemy postrzegać za pomocą zmysłów czy refleksji. W żadnej mierze nie podają wątpliwość tego, że rzeczy, które widzę na własne oczy i dotykam własnymi rękami, istnieją i to istnieją realnie. Jedyną rzeczą, której odmawiam istnienia, jest to, co filozofowie nazywają materią albo substancją cielesną, a czyniąc tak nie wyrządzam szkody reszcie ludzkości, która, jak śmiem twierdzić, nigdy nie zauważy jej braku. Tokolwiek sądzi, że to, co tu przedstawiłem w słowach najbardziej jasnych, jakie tylko mogłem znaleźć, pomniejsza istnienie czy realność rzeczy, ten jest bardzo daleki od zrozumienia moich poglądów. Jeśli by ktoś zapytał, dlaczego posługuję się terminem idea, zamiast zgodnie ze zwyczajem nazywać je rzeczami, odpowiadam, że czynię to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że termin rzecz w przeciwieństwie do idei oznacza, jak się ogólnie przyjmuje, coś istniejącego poza umysłem. Po drugie, dlatego, że rzecz ma znaczenie szersze niż idea, obejmując zarówno ideę, jak i duchy czy myślące podmioty. Skoro więc przedmioty zmysłów istnieją tylko w umyśle, a ponadto nie myślą i są nieaktywne, zdecydowałem się określić terminem idea, który sugeruje te własności. Gdziekolwiek jest mowa o tym, że ciała nie istnieją poza umysłem, nie należy tego rozumieć w taki sposób, jakbym miał na myśli ten czy inny poszczególny umysł, ale wszystkie umysły, takie czy inne. Z powyższego zaś nie wynika, żeby ciała ulegały unicestwieniu i były stwarzane w każdym momencie, Albo by wcale nie istniały w przerwach w naszym ich postrzeganiu. Bóg Berkeley'a. Świadomość, postrzeganie, istnienie idei wszystkie wydają się jednym i tym samym. Poradź się swego rozumu, potrząśnij go. Cóż tam znajdziesz prócz różnych spostrzeżeń lub myśli? Co masz na myśli, wypowiadając słowo umysł? Musisz mieć na myśli coś, co postrzegasz, albo coś, czego nie postrzegasz. Niepostrzegana rzecz stanowi sprzeczność. Sprzecznością jest także mieć na myśli jakąś rzecz, której nie postrzegasz. W całej tej sprawie dziwnie oszukują nas słowa. Umysł jest konglomeratem spostrzeżeń. Usuń spostrzeżenia, a usuniesz umysł. Ustanów spostrzeżenia, a ustanowisz umysł. Powiadasz, że umysł to nie spostrzeżenia, lecz owa rzecz, która postrzega. Odpowiadam, oszukują cię słowa owa oraz rzecz. Są one mgliste, puste, pozbawione znaczenia. Berkeley za główny cel swojej filozofii obrał walkę z ateistami i sceptykami oraz szerzenie wiary w Boga. Jego doktryna zawiera w sobie swego rodzaju dowód na jego istnienie. Jak pisze Sarnowski, istotnym składnikiem teorii immaterializmu Berkeleya jest Bóg. W związku z tym można nawet mówić o skonstruowaniu przez niego dowodu na istnienie Boga. Nazywa się go dowodem z immaterialności świata. Bóg Berkeleya, zwany przez niego także Duchem i Umysłem, nie jest rozciągły. Co za tym idzie, nie można także wytworzyć jakiejkolwiek idei Boga, gdyż idee są wraz z wolą w pewnym sensie oznaką jego aktywności. Kto za tym chce, posiada wolę? Jeśli zapytacie, czym jest owa rzecz, która chce, odpowiem, że jeśli przez słowo rzecz rozumiecie ideę lub coś podobnego do jakiejkolwiek idei, to twierdzę, iż żadnej rzeczy, która chce, w ogóle nie ma. Jakkolwiek osobliwie może to zabrzmieć, Stanowi mimo to niezbitą prawdę. Owe terminy ogólne rzecz, jest i tym podobne oszukują nas. Wielką przyczyną zagmatwania i mroku w podejściu do kwestii woli jest to, że wyobrażamy sobie, iż jest ona jakimś przedmiotem myśli, mówiąc za ludem. Mniemamy, iż tak jak każdą z naszych idei, możemy ją postrzegać, kontemplować i oglądać, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona żadną ideą, ani też nie istnieje żadna jej idea. Jest ona. To, to celo różna od rozumu. To jest od wszystkich naszych idei. A jeśli powiecie, że wola lub raczej chcenie to jakaś rzecz, odpowiem, że mamy do czynienia z homonimią, gdy słowo rzecz stosujemy do idei, aktów chcenia, rozumu i woli. Wszystkie idee są pasywne, akty chcenia aktywne. Poprzez powyższe stwierdzenia odsłania się także przed nami to, co kryje się pod pojęciem ja. Berkeley uważa, że problem mnogości świadomości jest problemem fikcyjnym, gdyż istnieje tylko jedno ja, to znaczy jeden umysł, czyli Bóg, w którym bierzemy udział i tego właśnie, ani różnych umysłów, doświadczamy bezpośrednio. Innych umysłów poza naszym własnym nie jesteśmy w stanie pojmować inaczej niż jako zwielokrotnione ja. Przedstawiamy sobie nas samych, doznających takich to a takich myśli, takich to a takich wrażeń. Filozof wyjaśnia tę kwestię także w odniesieniu do naszej woli i myślenia, wskazując na to, że nie możemy odnaleźć empirycznie żadnej istoty ja. Dopóki istnieję i chcę, posiadać muszę takie lub inne idee. Wszelako żadna idea ani rodzaj idei nie należą do mojej istoty. Zaznacza jednocześnie, że język, jakim jest zmuszony się posługiwać, nie jest w stanie oddać tego, co chciałby przekazać i stanowi jedynie prowizoryczną konstrukcję, mającą naprowadzić czytelnika na właściwą drogę. Skoro Boga uznaje się za jedno tylko chcenie, zatem by uniknąć obrazy, zespolenie woli i rozumu nazywać muszę nie osobą, a umysłem. Pytasz, czy owe akty chcenia tworzą jedną wolę? Pytasz li tylko o słowo. Jedność nie jest niczym więcej, a gdzie indziej pisze jednak, nie dostrzegamy żadnej różnorodności czy różnicy między aktami chcenia, a jedynie między ich skutkami. Jest to jedna wola, jeden akt, który różnicuje się ze względu na skutki. Owa wola, ów akt to duch, operacyjne pryncypium, dusza i tym podobne. Pozorna sprzeczność pojawia się tutaj jedynie, gdy zamiast szukać odpowiedzi poza językiem w badaniu własnego umysłu i traktować te zdania jako swego rodzaju wskazówki dotyczące tego, jak to robić, staramy się wyciągnąć z nich jakieś obiektywne, bezosobowe prawdy. Berkeley zresztą wielokrotnie namawia do poszukiwań i medytacji nieuwikłanej w język. Nie do wyobrażenia, cóż za cudowna pustka i niedostatek idei ukażą się oczom męża, który w swoich medytacjach wyzbędzie się wszelkiego użytku ze słów. Śledź niemowlę w łonie, wytycz ciąg i następstwo jego idei, obserwuj, jak w umyśle pojawia się chcenie. To, być może, pozwoli ci zaznajomić się z jego naturą. Implikacje płynące z doktryny, implikacje dla rozwoju nauki. Można by tutaj zapytać czemu właściwie służą rozważania myśliciela. Odpowiedzi są dwie. Pierwszym celem Berkeleya jest przedefiniowanie pojęć i oczyszczenie nauki z abstrakcji, tak aby opisywała ona tylko to, co jest przedmiotem doświadczenia bezpośredniego. Odróżnia on także ideę od relacji między tymi ideami zachodzącymi i postrzeganiem tychże relacji, wskazując na korzyści płynące z badania rzeczywistości i co za tym idzie, nie jest, jak twierdzi Władysław Tatarkiewicz, zaciętym wrogiem nauk przyrodniczych. Jednakże wszystkie te wątpliwości, które dezorientują umysł i wprowadzają go w zakłopotanie oraz ośmieszają filozofię w oczach świata, znikają, kiedy używanym przez nas słowom nadamy jakiś uchwytny sens, przestając bawić się takimi terminami jak absolutny, zewnętrzny, istnieje i im podobnymi, które nie wiadomo co oznaczają. Przy tworzeniu trwałego systemu rzetelnej i autentycznej wiedzy, który mógłby oprzeć się zagrożeniom ze strony sceptycyzmu, nic bodaj nie jest ważniejsze ponad to, żeby zacząć od jednoznacznego ustalenia, co się rozumie przez rzecz, rzeczywistość, istnienie. Nadaremnie bowiem będziemy się spierali o to, czy rzeczy istnieją realnie, albo pretendowali do jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, jeśli wpierw nie ustalimy znaczenia tych słów. Wydaje mi się, że idee, duchy i relacje mogą być wszystkie we właściwy sposób przedmiotem ludzkiego poznania i dociekania, i że byłoby czymś niewłaściwym rozciągnąć znaczenie terminu idea na wszystko, co znamy lub o czym mamy jakiekolwiek pojęcie. Nie trudno także odnaleźć szereg wypowiedzi Berkeleya, w których zaznacza, że jego doktryna może wręcz wywrzeć pozytywny skutek na rozwój nauk przyrodniczych. Moim celem nie jest wyłożenie metafizyki całkowicie w taki sposób, w jaki czynili to scholastycy, lecz w pewnej mierze zaadaptowanie jej do nauk i pokazanie, jak może być ona przydatna w optyce, geometrii i tym podobnych. Jeśli sprawimy, że matematyka stanie się równocześnie i łatwiejsza i ściślejsza, cóż można nam zarzucić? Nasza doktryna przynosi geometrii nie uszczerbek, a wielki pożytek. W fizyce dostrzegam ogrom zagadnień, które można tą metodą rozwiązać, lecz nie mam na to czasu. Aby uciec się do konkretnych przykładów, Berkeley podaje definicję liczby, jaka zdaje się wynikać z jego doktryny. Liczby nie są niczym innym jak nazwami, nigdy zaś słowami. Fakt, że liczby indyjskie są o wiele bardziej użyteczne od rzymskich, pokazuje, iż arytmetyka zajmuje się znakami, a nie ideami, czy też żadnymi ideami różnymi od samych symboli. Biorąc pod uwagę te spostrzeżenia, łatwo dostrzec, że zapamiętanie liczb rzymskich przychodzi z większym trudem, a ich rozpoznanie trwa nieco dłużej, z uwagi na większe podobieństwo graficzne symboli niż w przypadku liczb arabskich. Na przykład znaki 6, 7 i 8 są bardziej graficznie do siebie podobne w przypadku liczb rzymskich niż w przypadku liczb arabskich. Immaterializm Berkeley'a niesie jednak za sobą także pewien aspekt destrukcyjny dla filozofii. Skrajny nominalizm jest totalnym kwestionowaniem zasadności używania pojęć abstrakcyjnych. Tym samym jest także zakwestionowaniem filozofii w podanym rozumieniu, jako rozważania dotyczące pojęć ogólnych i najbardziej ogólnego bytu. Pod znakiem zapytania stawiane jest także pojęcie prawdy kwestia, czy veritas nie oznacza czasami idei abstrakcyjnej. Współczesna nauka nadal nie wyzbyła się problemów i sprzeczności, na które zwraca uwagę filozof. Z jednej strony skłania się ku empiryzmowi, który stoi w sprzeczności z pojęciami abstrakcyjnymi, bo nie odpowiadają im żadne idee, a z drugiej strony posługuje się tego typu pojęciami w matematyce, w fizyce i tym podobnych. Filozofia naukowa, programowo negatywnie nastawiona do metafizyki, nie wyeliminuje źródła tej sprzeczności, bowiem z jednej strony, akceptując naukę, zaakceptuje także jej matematyczność, a z drugiej, akceptując zasady empiryzmu, zaneguje ogólność. Zarzuty stawiane przez Berkeleya są więc nadal aktualne i kwestia ta była podnoszona wiele razy przez jego zwolenników, takich jak Avenarius czy Mach. Na koniec należy zaznaczyć, że istotnym dla Berkeleya było, iż wiedza nie powinna stanowić celu samego w sobie. Podobnie jak człowiek, który czyta książkę, stara się skupić nad jej treścią, a nie analizuje gramatycznych reguł rządzących jej językiem, tak też poucza Berkeley, człowiek studiujący księgi natury nie powinien dążyć do tego, by sprowadzać każde zjawisko do praw ogólnych. Implikacje dla moralności. Berkeley zwraca także uwagę na aspekt etyczny, który zawiera się w jego doktrynie. Uważa on, że odrzucenie materializmu prowadzi do spokoju umysłu i rozwoju postawy moralnej człowieka, co wyraża w poniższych twierdzeniach. Usunięcie materii z przyrody pociąga za sobą obalenie tak wielu koncepcji prowadzących do sceptycyzmu i bezbożności oraz rozwiązanie tak niewiarygodnej liczby sporów i zagmatwanych kwestii, które były niczym wrzód na ciele zarówno teologii, jak i filozofii, przysparzając ludzkości tak wiele bezowocnej pracy, że gdyby nawet argumentów, które żeśmy przeciw niej wytoczyli, nie uznano za rozstrzygający dowód, którym nie się one jawnie wydają, to jestem pewien, że i tak wszyscy, którym sprawy wiedzy, pokoju i religii leżą na sercu, mieliby powód życzyć sobie, aby te argumenty takimi były. Pryncypium odwrotne do mojego uważam za główne źródło całego tego sceptycyzmu i obłędu, wszystkich tych sprzeczności i nierozwiązywalnych, a przeto wprawiających w zakłopotanie niedorzeczności, stanowiących przez wieki wyrzut dla rozumu ludzkiego. Jak również owego bałwochwalstwa w postaci kultu, czy to obrazów, czy złota, które zaślepia największą część świata, a i owej haniebnej niemoralności, która przeobraża nas w bestie. Źródła moralności znajdować się mogą dla Berkeleya jedynie w umyśle. Moralność jest dla niego tylko chceniem. Nie posiadamy żadnych idei cnót i występków, żadnych idei czynów moralnych. Można więc wątpić, czy zdolni jesteśmy osiągnąć tu dowód. Moralność polega wszak przede wszystkim na chceniu. W związku z tym uważa on za naturalne, iż nasze czyny wynikają z pragnienia uzyskania korzyści. Nigdy nie czyniłbym człowiekowi wyrzutów z powodu działania dla korzyści. Ten, kto działa w imię jakiegokolwiek innego pryncypium, jest głupcem. Nierozumienie tych spraw miało szkodliwe następstwa w dziedzinie moralności. Należy jednak zauważyć, że przyjemność łączy się dla niego z pożytkiem, a więc nie jest on zwolennikiem hedonizmu. Nie przystają na rozróżnienie, które przeprowadza się między pożytkiem a przyjemnością. Etykę zdaniem Berkeleya można sprowadzić do badań nad słowami. Wydaje się, że aby dowieść pryncypiów moralności, trzeba jedynie sporządzić leksykon słów i zobaczyć, które zawiera się w którym, a przynajmniej na tym polega największa część oraz trzą tego dzieła. Zakończenie nie sposób w tak krótkiej pracy wyłożyć wszystkich elementów subtelnej doktryny Berkeley'a, a opisanie jej w sposób precyzyjny innymi słowami niż zrobił to sam autor wydaje się wręcz niemożliwe. Dlatego też gorąco polecam lekturę tekstów źródłowych tego irlandzkiego myśliciela oraz głębsze zapoznanie się z jego filozofią. Pragnę jednak na koniec zwrócić po raz kolejny uwagę także na to, że zdaniem biskupa Skloin... Najdorodniejsze drzewo poznania, którego owoc jest wyborny, znajduje się poza językiem, a co za tym idzie intelektualne poznanie traktować należy tylko jako środek prowadzący do celu, a nie jako cel sam w sobie.